Kaneczko, ja jestem Glavix i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. W ostatnim tygodniu nie było filmu, ponieważ byłem na zielonej szkole, ale już teraz jestem, no i wracamy do FIFA. A więc nie będę przedłużał, zapraszam. Okej, już jesteśmy w FIFA. Oto mój nowy skład, nawet mam Fabiańskiego, a więc jest spoczko. Mam nadzieję, że teraz Wenger podoła zadaniu, bo grałem jeden mecz taki próbny w siódmej lidze, bo teraz zaczniemy siódmą ligę i powiem jedno, mam nadzieję, że tym razem pójdzie o wiele lepiej. Okej, jaki skład mam przeciwnik? Chyba miał jakąś kontuzję, bo ten brązowy zawodnik nie wygląda na tak normalnie wstawionego. Jakiś dziwny w ogóle skład, prawy pomocnik na prawej obronie. Okej, zaczynamy. Dobra, już zaczynamy. Zrobił zmianę chyba. W pierwszym meczu, w poprzednim, który grałem, najlepiej spisywał się Lovren, został zawodnikiem spotkania. Miał stąd 3 interwencje. Nie robił tak głupich błędów jak reszta zespołu. Okej, przeciwnik na razie od pierwszych minut atakuje, a my robimy głupie błędy i dajemy mu piłkę. Czy teraz się skończy golem, a jednak nie. Hart na posterunku. Buffal do Batshuayi. Pedro, a nie, Buffal. Było blisko. Buffal. Zatrzymanie. No nie, tak było blisko. Teraz Batshuayi, pierwszy strzał. Niestety golkiper przeciwnika. No, bardzo ładna interwencja. Po prostu odbił piłkę gdzie indziej, ale okej. Batshuayi. Co? Tak, był blisko przeciwnik zdobycia bramki, ale jego zawodnik odbił plecami zamiast głową. Teraz mamy kontrę. Oczywiście nie mogła się udać. Buffal. Zatrzymaj się, podaj coś gdzieś, kurde, do środku i teraz. Środkowanie Batshuayi, to jest pierwsza bramka. Batshuayi, 29 minuta i wychodzimy na prowadzenie. Bardzo ładnie. Pedrito leci skrzydłem. Aż zatrzymał, to będzie rzut wolny. Okej. Czemu to Daniel nie robi, nie wiem. Dajmy Pedro. No może celności nie ma za wysokiej. Dobra, Buffal. Czy strzeli bramkę? O Boż. Drinkwater. Drinkwater znowu dośrodkowuje. Batshuayi! To mogła być druga bramka. Batshuayi! Ponownie. I kolejny ostrożny. Trzeba człowiek w końcu strzelić, nie za daleko. Słabe rozegranie sztucznego. Teraz Wilson. Coraz bliżej naszego pola karnego, trzeba mu odebrać piłkę, to poda, tak wiem, nie zderzę ze ślizgiem. Minąłem się z piłką.
No i no bardzo ładnie, bardzo ładnie. Na pustą bramkę strzelił, nie wiem, zachwycaj się jeszcze. Batshuayi, Batshuayi, nie możesz tego zmarnować, Batshuayi, to jest 2 do 1, tak? Bramka za bramkę, 45 minuta, bramka do szatni, Batshuayi, drugi gol w tym spotkaniu. Bardzo dobrze się pokazuje. Wow. Co z tego będzie? Nic nie będzie. O Boże, Drinkwater, gratuluję. Tam Danilo. Nie, Drinkwater, dobra, Danilo jest tutaj. Dobrze, Hart broni. Hart. Nie, on wykłada piłkę przeciwnikowi. Na szczęście on podaje do bramkarza zamiast strzelać. Antonio! Środkiem boiska teraz spróbujmy. Drinkwater, Batshuayi. Dobra, na skrzydło, ok, może być. Batshuayi. Wykorzystuje swoją szybkość. Batshuayi, podanie w pole karne! Puf, ale co ty żeś zrobił? Jak tak można zmarnować sytuację? I to jest setka, Antonio. Antonio nie może tego zmarnować. Antonio wyłożył. Co zrobił teraz mój przeciwnik? Jak to po prostu, nie wiem, zmarnował sytuację tak dobrą. Wow. Kolejny raz Antonio chyba teraz nie popełni tego samego błędu. Podał. No i 2 do 2. 83 minuta. O nie, nie, nie. Okej. Pedro. No nie, ja chcę to wygrać. Taki był plan, żeby to wygrać. Teraz uslepuję moją obronę. Nie może strzelić w ciągu 5 minut 2 bramki. I to będzie, nie będzie, Hart, pusta bramka, nie! Lalana. Czy to było okienko? Kurde. Większość spotkania wygrywałem 2 do 1, no ale to niestety nie wystarczyło, teraz Tadić. Może się uda jeszcze remis wyrwać, Tadić. No nie. Porażka. No jeszcze wybijam. No to jest koniec. Koniec, przegraliśmy. Tak, 3 do 2. Dwa pierwsze mecze w lidze siódmej i 2 porażki. Już wiem, co będę musiał poprawić w następnych odcinkach. Będą się poprawić zaangażowanie. 2-1 to nie jest wynik, który dawałby mi zwycięstwo z takim zespołem. No i właśnie to widać, 3-2, z 2-1 się zrobiło. No Batshuayi, jego mecz, ale niestety 2 bramki nie wystarczyły. No dobra, nie wyszedł ten mecz. Niestety. Ale myślę, że w następnym meczu już dam radę. Jakoś myślę, że teraz się w tych 2 meczach, jeden na wizji, drugi poza nią, jakoś bardziej oswoiłem się z tym składem, bo w drugim meczu o wiele lepiej mi się nim grało. A więc to 3 razy sztuka. Trzeci mecz na pewno będzie zwycięstwem, ja w to wierzę. Mam nadzieję, że wy też. No i jeżeli wam się spodobał ten w ogóle odcinek,
to zostawcie łapkę w górę, możecie tam napisać komentarz jakiś, nie wiem, jak mam grać, polecę, może jakimś drużynę polecacie. No i to tyle, trzymajcie się, cześć!